Cześć, z tej strony Sargon, to kolejny odcinek Paraworlda i kontynuujemy oczywiście misję 14. Niszczona czarna wdowa, fajny początek. No i na razie musimy sobie oczyścić to więzienie. Tutaj jeszcze jakiś koszkielet sobie uciekał. Atakowany jest blok więzienny, skoro że przy nim już nic nie ma. Poza tym jednym ekoszkieletem, który nic nie robi. No ale jest wytrzymały jak jedna jednostka drugiego poziomu. Co tutaj się działo? Ten koleżka sobie idzie, ale tam jest jedna z wież. Moich na całe szczęście jeszcze jedna się mi ostała tam z tyłu. Przyspieszę trochę ten czas, żebym próbował po prostu zdążyć zakończyć tą misję już w tym odcinku, bo nic nam praktycznie nie zostało poza zniszczeniem tego więzienia i za zdobyciem bazy wroga i uwolnieniem oczywiście Adelowen tym samym. Oddziały także ruszą do wyznaczonego punktu zbornego. W tym więzieniu mamy tutaj Nordów, zabijaków, którzy mogą nam się przydać, bo zadają ogromne obrażenia. Ale się okaże. My się musimy tutaj przyszykować do ataku. Przy okazji oczywiście musimy zdobyć to więzienie. Wycofajmy się więc z tymi jednostkami oczywiście. Bo nam są potrzebne braki zaury z katapultą, aby poniszczyć sobie tutaj te CKM-y. Karabiny maszynowe. Nasi sojusznicy przy okazji nam odkryją drogę tutaj. Jak będą tam szli. Dobra, kolejne wieżyczki stawiać do obrony. Mamy ogromną ilość surowców. Teoretycznie można by się przenieść na tą wyspę, ale mi się nie chce tego robić tak naprawdę. No ale nie atakują nas tutaj z tego co widać. No ta banda tutaj stoi cały czas, nic nam nie zrobią. Co jest grane? Błędy gry oczywiście. Gdzie wróg? Może jakbym tam bramę zbudował, to by... Znaczy jakby tam była brama, to prawdopodobnie by ją zaatakowali. No ale wcześniej mi atakowali mury, różnie się to dzieje w tej grze, jak sami możecie zauważyć. No ale nie była to, jak już nie wspominałem, gra z dużym budżetem, dlatego też takie... Wiktoriańskich oldboyów, to nasi przeciwnicy dysponują imponującym arsenałem. Trzeba będzie coś zrobić z tymi karabinami maszynowymi. Uwaga! Wszystkie siły bezpieczeństwa! Alarm czerwony! Dobra, chodźmy sobie dalej. Tyranozaury też warto zabrać, w razie czego. Myślę, że to starczy na podbicie tego więzienia. Aha, tutaj jest koleżka. No oni nas atakują, a nie jakiś blok więzienny jest atakowany jednak. Ale tyle tych wież, to już masakrują ich całkowicie. No to nawet nie ma co zwracać uwagi na te ataki. Raczej dałoby radę zniszczyć tyranozaurę stąd. Bo to wiadomo, takie duże jednostki mają strasznie popsuty atak, zasięg ataku. Bo nie mają jeden, ale tak naprawdę mogą na ogromne odległości atakować. Jest wkurzony. Gdzie wróg? Zadeptać ich! Gdzie wróg? Wszyscy więźniowie zostali uwolnieni. No tylko, że jak oni stąd wyjdą? Atakują ich. Poprzednich więźniów nie atakowali w ogóle. No to trochę źle to zrobiłem, ale trudno. Niestety ci zginą w takim wypadku. No ale przynajmniej misję wykonałem. Głównie na tym mi oczywiście zależało. Szkoda, że zginą, no ale trudno. Może przynajmniej z tego zoru przeżyję. No, raczej przeżyje. Przynajmniej jedna jednostka.
No i Interceptora przy okazji. Chyba, że skrytobójcy zginęli, bo oni jednak robią największe obrażenia. Choć z drugiej strony większość jednostek SEAS to maszyny, które są na główną siłę skrytobójcy, czyli oczywiście trucizny odporne. Więc nie można byłoby ich aż tak dobrze wykorzystać. Choć przeciwko jednostkom piechoty by się z pewnością przydali. Nie wiem też, czy trucizna w Paraworldzie dobija, czy nie. Chyba tak. Jakoś tego nie mogę nigdy zapamiętać. No bo oprócz Paraworlda grałem też dużo w inną grę strategiczną, a mianowicie Warlords Battlecry, i tam trucizna, z tego co wiem, chyba nie dobijała, a w Paraworldzie dobijała. Obie te gry poznałem w mniej więcej tym samym czasie. Mimo że są dosyć sporo inne, przede wszystkim graficznie. Tutaj akurat Paraworld wypada na korzyść, bo jest jednak nowszą grą. Ale rozgrywka i w tej bardzo mi się podoba. No teraz nawet nie musimy zdolności Tesla używać przeciwko tym likwidatorom. No ci już poszli, dwóch treserów Raptora i z tego Zaur. Te wieże wszystko niszczą. Jeszcze można zbudować jakieś wieżyczki, bo dlaczego nie? Tutaj nawet. No i ruszamy. Tak, słucham. To brzmi dobrze. Ruszamy! Tyranozaury. Brachiozaury przede wszystkim. Na samym początku te brachiozaury z katapultą są najważniejsze. Mamy bardzo dużo łuczników wciąż, bo ich na początku robiłem. Gdzie się przydawali? Nie powiem, że nie. Teraz już nie aż tak bardzo. No ale zostawiam ich. Nie będę ich już usuwał. Myślę, że z tą armią sobie poradzimy. Przy okazji mamy jeszcze sojuszników naszych. Rozegramy to oczywiście taktycznie. Do tego też przyspieszamy nieco. Żeby to niszczenie tych ich budynków nie trwało wieki. No i możemy też zamienić te brachiozaury na te z katapultą i potem je przemienić z powrotem. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby tak zrobić. A przyspieszy nam to tutaj nasze zadanie w niszczeniu tego. Powinniśmy działać w sposób uporządkowany. Najpierw zlikwidujemy zewnętrzne linie obrony i bunkry, a dopiero później zabierzemy się za główny kompleks. Niestety nam tutaj podeszli niepotrzebnie. Do więźniów, zinterpretują to jako sygnał do ataku na bazę SEAS. Trzymaj się od nich z daleka, póki nie będziesz gotowy. Tak jeszcze sprawdzam, czy przypadkiem gdzieś tutaj artefaktów nie ma. No bo za tym pierwszym więzieniem był, ale wygląda na to, że chyba nie. Jednostki nam wszystkie żyją jak na razie. Z tego co widzę, chociaż tutaj niezłe obrażenia obszarowe chyba musieli zrobić. Albo ten ekoszkielet, no to jest logiczne. Oho, trzeba tego rozwalić. Działo bije sporo obrażeń i zadaje obrażenia obszarowe. Dobra, to nie zdążyło chyba w nas strzelić. To zdecydowanie złamie ich siłę uderzeniową. Najwyższa pora wywlec stamtąd naszego przyjaciela, Leytona. Kolejna misja wykonana. Bardzo dobra wiadomość. Nasze główne oddziały niech podejdą. Przede wszystkim siłą są naszą tyranozaury. Tych sojuszników w sumie możemy nawet nie brać. Ale z nich skorzystam, ale dopiero później. Po tym jak... O tym jak zniszczę wieżę tutaj, przy tym murze. Dobra, jest sprawnie. Taslowa moc użyta. Pięknie. Nie podchodźcie, koledzy. I co za tym idzie? Najprawdopodobniej także Leytona. To tłumaczy tę zaciętą obronę. Jeśli zanadto się zbliżysz do więźniów, zinterpretują to jako sygnał do ataku na bazę SEAS.
Trzymaj się od nich z daleka, póki nie będziesz gotowy. No, mogliby tego kilka razy nie powtarzać, bo już o tym mówił mentor. Więc o tym dobrze wiem. No ale zbliżenie się do nich przez przypadek jest raczej niemożliwe, patrząc na to, gdzie oni stoją. Więc z takim rzeczą nie ma problemu. Co oni tutaj mają? Tu jest ich główna baza. Tutaj chyba nie ma nic. Tutaj było to jedno z więzień. Jest tutaj druga droga z tego, co widzę, ale z niej nie skorzystałem. Bo nie miałem takiej potrzeby najwidoczniej. Dobra, nie mogę tak pochylić tymi jednostkami mocno. Co mam robić? Mogę zrobić jedną ciekawą rzecz, a mianowicie świątynię tutaj. No nawet nie będę przemijał tych brachiozaurów, bo tych budynków jest tak sporo, że one są naprawdę bardzo przydatne. Tylko tu jest na dodatek, te budynki są tak blisko siebie, że zniszczenia obszarowe działają. Możemy je wykorzystać bardzo dobrze. Te mury nawet udało nam się bardzo mocno uszkodzić. No a mury zniszczyć łatwo nie jest. Zniszczymy jeszcze ten statek może. Aha, i popłyniemy tam może. Tchórzliwa kanalia ucieka! Gnida jedna. Jak ja bym go chciał chwycić za tę kościstą szyję i poddusić. Jestem pewna, że ten dzień nadejdzie, ale najpierw uwolnijmy Adę. Jasne! Więc z Laytonem będzie drobny problem, ale... No ale zajmijmy się innymi rzeczami. On chyba tutaj gdzieś uciekł. W sumie ciężko to na mapie na razie znaleźć. U mnie wszystko w porządku. Miażdżyć ich! Co mam robić? No oni wciąż robią likwidatory. Nawet próbują bazę odbudowywać. No fajnie, fajnie te fundamenty SAS wyglądają tutaj. Oczywiście SAS nie jest tu aż tak dopracowany jak inne plemienia, bo nie mają chociażby takich budynków jak gospoda. Jednak dodaje to SAS mod. Czyli modyfikacja, która pozwala na grę w tym plemieniu tak samo jak innym. Gra nimi trochę się różni, bo teoretycznie są bardzo mocni, z drugiej strony nie mają na przykład tytana mocnego. Bo ich najlepszą jednostką są likwidatory. Więc różnie to można oceniać. Ale ogólnie jednostki mają bardzo dobre. No bardzo sprawnie myślę, że mi to poszło w tym odcinku. Bo to już jest praktycznie koniec. Kilka budynków do zniszczenia i dotrzemy do więzienia, w którym znajduje się Ada. Chociaż mocni obronnych jest tu sporo, to trzeba przyznać. W ogóle co to tak było? No to wygląda jak miniaturowa wersja Góry Przeznaczenia z Władcy Pierścieni. Takie skojarzenie mi przyszło do głowy. Zniszczmy to, żeby nam tutaj obrażenia obszarowe za bardzo nie zaszkodziły. No teraz już mi się nawet nie chce bawić w to podchodzenie aż tak bardzo. Ach, ci nas atakują oczywiście. Irytujące to jest. Dobra, wy tutaj chodźcie niszczyć dalej. Umocnienia SEAS. No może już nic nie mają praktycznie. Zobaczmy co jest tutaj. Prawdopodobnie nic ciekawego. Ale zobaczmy. Panujemy nad nim. Jeszcze nie byłem w tej części mapy, więc teoretycznie mógłbym tam zajrzeć.
To po prostu zwiedzić ją całą. Mam pewien pomysł. Wy podchodźcie, wyniszczcie. Tak. Zadeptać ich. Na całe szczęście do nas nie sięgają. Dopiero teraz zaczęli nas lać. Tu się coś tam popsuło. Tak samo jak tekstura Laytona się chyba popsuła na tej cutscence, której uciekał. Mam pewien pomysł. Tak mi się wydaje. Rozerwać ich! No sporo wieżyczek tu jest. Tędy! Brać ich! Największym zagrożeniem są te wieże jednak. One są dużo mocniejsze od tych CKM-ów małych. No dosyć mocarnie wyglądają te wieżyczki na pierwszy rzut oka, no i rzeczywiście są skuteczne. Chyba niepotrzebnie tak podeszłem. Patrzcie, jak ten tyranozaur obrywa. Możemy awansować arcydruida. Użyć zdolności jego potem. No, fajnie wyleczył. No, trochę łuczników straciliśmy i praktycznie wszystko, jeśli chodzi o straty. Więc myślę, że po tych moich kilku odcinkach wiecie, jak przejść tą misję. Wystarczy po prostu dobrze zastosować mury. Jest też inny sposób, który może kiedyś w przyszłości pokażę, ale nie obecnie. Z wyprowadzeniem się na tą wyspę, bo teraz ostatnio mi on nie chciał wychodzić za bardzo. Ostatnio, czyli w sumie dosyć dawno temu. A przed nagrywaniem tego odcinka spróbowałem. Tego odcinka, praktycznie tych odcinków, spróbowałem właśnie z tym murem. No i okazało się to bardzo, bardzo skuteczne. Czy jeszcze jakieś misje tutaj przypadkiem? Nie. To jest koniec. Nie kapuję tylko, po co Seas to wszystko robi? Szczerze mówiąc, myślę, że dotknęło ich jakieś zbiorowe szaleństwo. Ten kretyn Jarvis chce na zawsze zatrzasnąć przejście pomiędzy światami, wysadzając planetę z jej normalnej orbity. Ciekawe, jak zamierza tego dokonać. Używając wielkiej wyrzutni, którą zbudował wewnątrz wulkanicznego krateru. To szaleństwo! Cały ekosystem ulegnie zniszczeniu. Nastąpi katastrofa na niewyobrażalną skalę. Co gorsza, teraz gdy uciekłam, nie będzie zwlekał z odpaleniem. Musimy się jakoś dostać do kwatery Seas i położyć kres tej zarazie. Ale najpierw potrzebujemy kilku godzin odpoczynku, na który solidnie zapracowaliśmy. Dobranoc Państwu. Świetna myśl, Bella. Ja też padam ze zmęczenia. Spokojnej nocy. Zabawne, wcale nie czuję się zmęczona. Za to jest mi chłodno. Skarbie, Kol zaraz znajdzie na to właściwe lekarstwo. No i tak to się kończy. Tak się kończy misja 14. 15, z której jest, szczerze mówiąc, pamiętam dużo, dużo mniej już niż z 14. Praktycznie niewiele. 15 sobie rozpoczniemy podczas następnego odcinka. Mam nadzieję, że mi ona jakoś pójdzie sprawnie. Że zdołam ją przejść, może szybciej niż tą, chociaż to będzie akurat trudne, bo ta misja także do łatwych nie należy. Jest to moim zdaniem druga z najtrudniejszych misji. Paraworldzie właśnie po 14. Chociaż teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. Pokaże się w następnych odcinkach. A teraz już Was żegnam. Cześć.